Naszych czwartoligowców czeka intensywna majówka. W weekend zakończyły się mecze 24. kolejki, a już jutro startuje kolejna, 25. Przed nami magazyn skrótów jako czwartej ligi. W piątek zapraszaliśmy Was na transmisję starcia wicelidera z Kalwarianką. Kolejnych 5 meczów zaplanowano na sobotę. Najciekawiej zapowiadała się rywalizacja w Baniowach, gdzie Lubań podejmował Barciczankę. W niedzielę z kolei 2 starcia w Woli Rzędzińskiej oraz Jawiszowicach. Nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górę i ruszamy z przeglądem weekendowych wydarzeń. Mecz rezerw Brukbetu Termaliki z Kalwarianką zapowiadał się bardzo atrakcyjnie. Z jednej strony wicelider walczący o awans, z drugiej Beniaminek, który po 4 wygranych jest coraz bliżej wydostania się ze strefy spadkowej. Gospodarze wyszli na boisko w pomarańczowych strojach, goście ubrani na popielato-czarno. W pierwszym kwadransie Kalwariankę z opresji dwukrotnie musiał ratować Bartłomiej Foyt. Strata piłki na własnej połowie. Roman Gergel minął Aszura, ale w decydującym momencie zbyt mocno wypuścił sobie piłkę i szansę zaprzepaścił. Następnie bramkarz gości stoczył wygrany pojedynek z Jakubem Cukrowskim. Po tej interwencji piłka wylądowała jeszcze pod nogami Kacpra Śpiewaka. Ten zapewne cieszyłby się z otwarcia wyniku, gdyby nie asekurujący Foyta Karim Aszur. W 31. minucie ponownie bliski szczęścia był Śpiewak. Gergel z rzutu rożnego, ale napastnik Brukbetu posłał piłkę nad bramką. Wreszcie do głosu doszedł też zespół gości. Nieszablonowego rozwiązania próbował Filip Hanslik, jednak piłka trafiła tylko w poprzeczkę. Groźnie pod bramką gospodarzy zrobiło się również przed końcem pierwszej połowy. Dobrym podaniem obsłużony został Filip Hanslik, który przytomnie odegrał piłkę Stankowi. Wicelider klasyfikacji strzelców nie zdołał jednak wykorzystać nadarzającej się okazji. Tu już oglądamy fragmenty drugiej części gry. Karol Buraczek na prawo do Wiktora Kołodzieja. Skrzydłowy Kalwarianki oddał mocny strzał, jednak kąt był zbyt ostry, by pokonać bramkarza Słoni. Brukbet miał pełną świadomość, że koniecznie musi ten mecz wygrać. W przeciwnym wypadku środowe starcie z liderem w kabinie nie miałoby już większego znaczenia. Długo jednak nie potrafił gola strzelić. Tu zatrzymany Wlastimir Jovanović. Strzelecką niemoc udało się przełamać dopiero w 64. minucie. Bartłomiej Kukułowicz do Kacpra Śpiewaka. Świetne zachowanie napastnika gospodarzy, który wymanewrował Adama Frączka i zdecydowanym strzałem pokonał Bartłomieja Foyta. Wysiłki swojej drużyny mógł zniweczyć Dominik Cabała. Ambitnie o piłkę powalczył Karol Stanek i goście odzyskali futbolówkę przed 16 rywali. Choworko ponownie do Stanka, ale napastnik nie zdołał strzelić swojego 16 gola w sezonie. Umiejętnie przeszkadzał mu w tym Mateusz Lusiusz. Kwadrans przed końcem, błyskawiczna kontra Nieciecian, po której piłkarze Waldemara Dzierżanowskiego powinni podwyższyć prowadzenie. Matuszewski do Chubinka. Krystian Boroń do końca starał się przeszkadzać rywalowi i ten uderzył w sam środek bramki Foyta. Gospodarze polowali na kolejne trafienia, które zapewniłyby im spokojniejszą końcówkę meczu. Tutaj jednak arbiter dopatrzył się pozycji spalonej Kacpra Śpiewaka. Kalwarianka próbowała odrobić straty, ale kolejne akcje kończyły się niepowodzeniem. Na sekundy przed końcem, gdy było już jasne, że punkty zostaną w niecieczy, wynik podwyższył Kacper Śpiewak, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem. Brukbet odnosi tym samym ważne zwycięstwo, ale kluczowy pojedynek, który pozwoli przedłużyć nadzieję na awans, czeka gospodarzy w środę o godzinie 11. Już teraz zapraszamy na transmisję meczu z liderującymi Wiślanami Jaśkowice. W sobotę o godzinie 11 Unia Oświęcim stanęła do walki z Limanowią, aby zdobyć pierwsze wiosenne zwycięstwo. Przed tygodniem oba zespoły doznały porażek. Gospodarze ulegli liderowi, goście przed własną publicznością nie sprostali LKS-owi Jawiszowice. Spotkanie rozpoczęli trójkolorowi. Unia na biało-niebiesko. Początek wymarzony dla piłkarzy trenera Marka Kołodzieja. Igor Lewandowski urwał się na skrzydle Kadusowi. Spojrzał, jak ustawiony jest Michał Szewczyk. Dograł mu piłkę idealnie, a najlepszy strzelec Unii takiej okazji nie mógł nie wykorzystać i szybko, bo już w 7 minucie Unia objęła prowadzenie. Na 2-0 podwyższyła po tym stałym fragmencie gry. Szewczyk dośrodkował, a formalności po nie najlepszej interwencji rywala dopełnił Artur Czarnik. Unia była na dobrej drodze do pierwszego zwycięstwa odniesionego na własnym boisku. Limanowia nie zamierzała jednak łatwo oddać punktów i 2 minuty później odpowiedziała groźnym strzałem z rzutu wolnego. Kamil Kurczap przymierzył z około 30 metrów, ale Mateusz Czyż bezpiecznie sparował piłkę nad poprzeczką. Limanowia rozpoczęła z narożnika na krótko. Kamil Kurczap z Tomaszem Kurkiem. Doskonałe dośrodkowanie, po którym główkował Kamil Palacz, ale nieznacznie się pomylił.
Długimi fragmentami pod bramkami działo się niewiele. W 59. minucie dobra akcja Igora Lewandowskiego, którego strzał został zablokowany przez Arsena Bandarenkę i gospodarze mieli tylko rzut rożny. Czym bliżej końca spotkania, tym ciekawsze robiło się widowisko. Karola Pietrzaka po indywidualnej akcji zatrudnił Arkadiusz Czapla. Limanowi odpowiedziała groźną akcją Kamila Palacza. Dynamiczne wejście w pole karne i dośrodkowanie, po którym bliski gola samobójczego był Artur Czarnik. Goście podkręcali tempo. Kadus do Ciesielskiego. Ten z dużą łatwością ograł Kaletę. Tomasz Kurek kapitalnie obrócił się z piłką, gubiąc Kateusza, jednak Szymon Babiuch uchronił Unię przed stratą bramki. W kolejnej akcji interweniować musiał już Mateusz Czyż. Kamil Palacz wygrał pojedynek z Czarnikiem, a strzelał Paweł Pławecki. Poprawka Ciesielskiego została zblokowana przez Burdę. Tuż przed upływem regulaminowego czasu gola kontaktowego mógł strzelić Kamil Kurczap. Kapitan gości ma jednak pecha. Do bramkarzy. Przed tygodniem Hamelka, teraz kapitalnie obronił to Mateusz Czyż. Gola gościom przyniósł dopiero rzut rożny. W zamieszaniu pod bramką odnalazł się Ziad Kadus. Gospodarze sygnalizowali pozycję spaloną Egipcjanina, ale nie mieli racji. Bramka została zdobyta prawidłowo, tyle że czasu, by doprowadzić do wyrównania trójkolorowym, już zabrakło. Unia wreszcie odnosi zwycięstwo na własnym boisku. Ostatni raz miało to miejsce 16 października, gdy gospodarze 2-0 pokonali Wolanie Wola Rzędzińska. W Myślenicach miejscowy Dalin chciał przełamać czarną serię 3 porażek z rzędu. Zadanie było tym trudniejsze, że ich rywalem był lider z Jaśkowic. Wiślanie przyjechali po komplet punktów, a zwycięstwo miało zagwarantować im większy komfort przed środowym meczem z wiceliderem z Niecieczy. Gospodarze na czarno, goście w koszulkach białych. Strzelanie zgodnie z przewidywaniami rozpoczęli Wiślanie. Mimo szczerych chęci Jakub Wyroba nie był w stanie obronić tego uderzenia Jakuba Seweryna, dla którego była to 18. bramka w sezonie. A lider klasyfikacji strzelców powiększa tym samym przewagę nad drugim w tym zestawieniu, Karolem Stankiem. Zespół gości, mając na uwadze środowe starcie, nie zamierzał forsować tempa. Kolejną dobrą szansę stworzył sobie dopiero w 40. minucie. Dominik Cholewa fatalnie się jednak pomylił. Tuż przed końcem pierwszej połowy prowadzenie podwyższyć mógł Dawid Dynarek. Wypracował sobie pozycję do strzału, jednak nie zdołał uderzyć piłki na tyle dobrze, by pokonać Jakuba Wyrobę. W 50. minucie rzut wolny dla gospodarzy, po którym gola powinien strzelić Łukasz Kowalski. Tylko instynktowna interwencja Sebastiana Robka pozwoliła zachować mu czyste konto. Również z rzutu wolnego, tyle że bezpośrednim uderzeniem na bramkę, próbował Dawid Dynarek. Posłał piłkę obok muru, ale Wyroba nie dał się zaskoczyć. W 65. minucie nieco przypadku. Piłka niefortunnie odbija się od Kowalskiego, dzięki czemu Dominik Cholewa staje przed szansą. Dobrze w bramce spisuje się golkiper Dalinu, ale Cholewa nie rezygnuje. Dośrodkowanie do Seweryna. Ten oddaje strzał, po którym piłka odbija się jeszcze od słupka i wpada do bramki. Wiślanie prowadzili 2-0, a sam Seweryn powiększył przewagę nad Stankiem do 4 trafień. Sytuacji bramkowych jak na lekarstwo, szczególnie gdy mówimy o gospodarzach. Tu jedna z niewielu szans, gdy strzelał Michał Supel. Wiślanie odgryźli się chwilę później, gdy dośrodkowywał Tetych, a uderzał Adrian Rakowski. W 81. minucie kolejnego uderzenia z dystansu spróbowali miejscowi. Górecki do Jędrzejowskiego, ten miał dużo miejsca, ale mimo to nie zdołał sprawić Robkowi większych trudów z obroną strzału. Więcej okazji już nie oglądaliśmy. Wiślanie po tej kolejce utrzymują 10-punktową przewagę nad Brukbetem Termalika 2 Nieciecza. Gospodarze przegrywają po raz 4 z rzędu. Walczący o miejsce na podium Poprad Muszyna podejmował dobrze spisującego się w ostatnich tygodniach Orła Ryczów. Gospodarze w 4 ostatnich meczach zdobyli 10 punktów i systematycznie pieli się w ligowej tabeli. Mecz rozpoczynali gospodarze. Orzeł na biało-czerwono. W 11. minucie sytuacja, która na ławce Popradu wywołała ogromną falę protestów. Wszystko za sprawą interpretacji starcia Kurzei z Dyrgą, po której arbiter odgwizdał faul na bramkarzu, nie uznając tym samym gola Dominika Kuca. Tego chwilę później mógł strzelić Hubert Przybycień. Przymierzył w okienko bramki, ale uderzył zbyt lekko i z interwencją zdążył Jakub Dyrga. Orzeł odpowiedział rzutem wolnym spod linii bocznej. Piłkę delikatnie trącił głową Arkadiusz Garzeł i Łukasz Różański znalazł się w dużych tarapatach, ale nie tak dużych jak 2 minuty później. Szybko rozegrany rzut wolny, po którym Marka Mizie faulował Karol Matras i arbiter wskazał na wapno. Przed szansą stanął Popiela.
ale jego zamiary doskonale wyczuł Łukasz Różański i w świetnym stylu obronił rzut karny napastnika Orła. Goście spróbowali jeszcze przed przerwą za sprawą Marka Mizi. Akcja 4-4. Mizia postanowił kończyć sam i do przerwy. Goli nie oglądaliśmy, bo i Kiełbus nie zdołał celnie uderzyć. To już fragmenty drugiej części. Okazję do rehabilitacji za niewykorzystaną jedenastkę miał Popiela. Jakub Kulik dośrodkował piłkę spod chorągiewki, ale i tym razem napastnik gości musiał obejść się smakiem. Taki goryczy bynajmniej nie czuł Mateusz Orzechowski, gdy strzałem z ponad 20 metrów ściągnął pajęczynę w okienku bramki. Triumfalny gest i trzeba przyznać, że Orzechowski miał co świętować. Za tego gola otrzymał zasłużone gratulacje od kolegów z drużyny. Orzeł szybko starał się odpowiedzieć. Marek Mizia do biegającego go Pawła Pyciaka. Ten co prawda tylko dośrodkowywał, ale niewiele brakowałoby po tym zagraniu piłkę do własnej bramki skierował Dominik Kuc. Ten sam zawodnik chwilę później szukał swojego trafienia już pod właściwą bramką, ale brakowało sporo. W 70 minucie kontra Popradu. Sytuacja praktycznie 2-2. Mateusz Orzechowski do Bartosza Kurzei. Jednak najlepszy strzelec gospodarzy nie zdołał pokonać Jakuba Dyrgi. Końcówka meczu należała już do gości. Dwie okazje miał rezerwowy Orła, Tomasz Ciećko. W pierwszej nogą uderzył w dobrze ustawionego Różańskiego. W drugiej próbował głową, ale i tym razem bramkarz Popradu nie wpuścił bramki. Gdy wydawało się, że Poprad dopisze sobie cenne zwycięstwo na własnym terenie, wróciły wspomnienia z meczu z Beskidem. Kluska w polu karnym faulował Arkadiusza Garzeła. Już w doliczonym czasie gry Orzeł miał wymarzoną okazję, by uratować punkt. Piłkarz gospodarzy obejrzał w dodatku żółtą kartkę. Tym razem do piłki podszedł Mateusz Lampart. Różański już jednego karnego w tym meczu obronił i teraz też mógł zostać bohaterem. Tyle, że Lampart zdołał dobić strzał i Orzeł rzutem na taśmę zdołał się wydostać z beznadziejnej sytuacji. Podział punktów w Muszynie. Gospodarze po raz kolejny głupio tracą punkty. Orzeł kontynuuje natomiast serię meczów bez porażki. W Gorlicach mecz drużyn, które wiosną zdołały wygrać tylko jeden raz. Glinik pokonał u siebie Beskid Andrychów, Wierchy drugą drużynę Słoni. Trudno było zatem wskazać faworytów, choć w tabeli przewagę 4 punktów miał zespół gości. W 11 minucie akcja gospodarzy. Piotr Gogola doskonałym podaniem obsłużył Damiana Śliwę. Ten minął z łuka, ale nieco się wygonił i goście zdołali się wybronić. Wierchy zrewanżowały się groźną akcją chwilę później. Kęska do Góreckiego, jednak Kamil Gryboś zdołał zblokować to uderzenie rywala. W tej akcji błąd popełnił Traczyk, który pod presją rywali zagrał piłkę prosto pod nogi Piotra Gogoli. Napastnik gospodarzy miał plan, jak to wykorzystać, sprawiając duże kłopoty bramkarzowi Wierchów. Glinik prezentował się dużo lepiej, a dobra dyspozycja znalazła odzwierciedlenie w wyniku. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Gogolę piłkę do siatki zapakował Kamil Gryboś. Niebezpiecznie było również po rzucie rożnym, gdy interweniować musiał Wasyl Zuk. Wierchy mogły wykorzystać stratę Świechowskiego. Piłka podskoczyła na nierównej murawie. Kęska podjął błyskawiczną decyzję, by oddać strzał z koła środkowego, jednak piłka minęła bramkę Dawida Kubika. A w drugiej połowie pełne ręce roboty miał Wasyl Zuk, który wielokrotnie musiał ratować swój zespół przed stratą bramki. Wiele pojedynków stoczył z Piotrem Gogolą, który miał tego dnia ogromny apetyt na zdobycie bramki. Czterokrotnie musiał jednak obejść się smakiem, bo Wasyl Zuk bronił jak natchniony. Gogola jednak nie rezygnował i atakował z wielkim zacięciem. W 63 minucie sytuacja gości znacząco się skomplikowała. Bartłomiej Traczyk nieprzepisowo zatrzymywał Damiana Śliwę, za co obejrzał czerwoną kartkę i drugi mecz z rzędu goście zmuszeni byli kończyć w dziesiątkę. A to tylko połowa złych informacji dla drużyny gości. Do stojącej piłki podszedł Piotr Gogola. Mur podskoczył, krokodyl nie pomógł i Gogola wreszcie dopiął swego. Glinik miał ten mecz pod pełną kontrolą. Mimo to podopieczni Karola Niewolika mogli pokusić się o gola kontaktowego. Po tym dośrodkowaniu niespodziewanie piłka zmierzała w światło bramki, ale Kubik zachował czujność. Glinik próbował postawić się przysłowiową kropkę nad i, dobijając przeciwnika trzecią bramką. Gogola tym razem zachował się jednak zbyt egoistycznie, kończąc akcję samemu.
Stan murawy w Gorlicach z meczu na mecz się poprawia, ale w żadnym wypadku tej płyty nie można było porównać do stołu bilardowego. Kacper Piotrowski nic sobie z tego jednak nie robił. Wystawił piłkę Mitusiowi, a ten dopełnił dzieła zniszczenia, ustalając wynik meczu na 3-0. Dla gospodarzy to drugie zwycięstwo wiosną i drugie odniesione przed własną publicznością. Sytuacja Wierchów robi się coraz bardziej nieciekawa. Lubań kontra Barciczanka. Pojedynek piątej z szóstą drużyną ligi zapowiadał się niezwykle atrakcyjnie. Gospodarze do meczu przystępowali jako jeden z dwóch niepokonanych wiosną zespołów, szczycąc się serią czterech zwycięstw. Goście również w gazie, uwzględniając środowe pucharowe starcie z Gliennikiem, wygrali trzy ostatnie swoje mecze. Mecz rozpoczynali goście i to oni byli bliżej objęcia prowadzenia. Pod nieobecność Marka Maślejaka za wykonanie rzutu wolnego zabrał się Bonaldę. Hiszpan był dosłownie o krok, by pokonać Artura Świerada. Ktoś kiedyś powiedział, że piłka nożna to gra błędów, a ten, kto popełnia ich mniej, wygrywa. Ten cytat powinien sobie wziąć do serca Jakub Miechurski. To po jego zagraniu piłkę przejął Duda, a następnie Ruslan Skydan minął Konrada Mruska, kierując piłkę do pustej bramki. Barciczanka ponownie zagroziła bramce rywali po rzucie wolnym. Bonaldę tym razem dośrodkowywał, ale ani Korzym, ani Basta nie zdołali celnie uderzyć. W końcówce pierwszej połowy dwukrotnie zatrzęsła się bramka gości. Najpierw po strzale Patryka Dudy. Następnie minutę później, gdy na bramkę Ruska popędził Ruslan Skydan. Gospodarze mieli w tej akcji przewagę, ale Skydan postawił na siebie. Fantastyczną obroną błysnął Konrad Mruzek, parując piłkę na poprzeczkę bramki. W drugiej połowie więcej argumentów pod polem karnym rywala miała Barciczanka. Tomasz Zawiślan dopadł do bezpańskiej piłki i dośrodkował ją na głowę Korzyma. Gospodarze mogli mówić o dużym szczęściu. Parę minut później to szczęście miało nawet swoje imię. Artur Świerat. Musicie przyznać, że była to mistrzowska interwencja bramkarza gospodarzy. Beniaminek konsekwentnie dążył jednak do swojego celu. Maciej Korzym rozegrał ten atak z Filipem Białowockim. Piłka zwrotna, błąd kapitana, ale w odpowiednim miejscu był Tomasz Zawiślan, który strzałem z 17 metrów pokonał Artura Świerada, doprowadzając do remisu. Radość gości trwała tylko nieco ponad 5 minut. Ponowne prowadzenie dał gospodarzom rezerwowy Jakub Kasperczyk, który doskonale zachował się przy tym rzucie rożnym. Barciczanka miała mało czasu, ale nie rezygnowała. Bonaldę tym razem jednak nie zachwycił. Kolejnego gola mógł natomiast zdobyć Jakub Kasperczyk, jednak i on nie zdołał pokonać bramkarza drużyny przeciwnej. Mecz w Maniowach został przedłużony o 5 minut, ale w tym czasie żadna ze stron nie stworzyła sobie dogodnych sytuacji. Gospodarze pokonują Barciczankę 2-1, odnosząc tym samym piąte zwycięstwo z rzędu. Wolania Wola Rzędzińska podejmowała u siebie Radziszowiankę Radziszów. Nie trudno było wskazać faworyta, którym rzecz jasna byli miejscowi. Goście znajdowali się tuż nad strefą spadkową, tracąc do swojego rywala 12 punktów. Na zielono gospodarze, na czerwono goście. Od pierwszych minut wyraźnie zarysowywała się przewaga Wolani. Mateusz Prokop dośrodkował piłkę na dalszy słupek. Gdyby nie Larysz, futbolówkę do siatki skierowałby zapewne Damian Lubera. W 21 minucie bramkarz gości musiał po raz pierwszy wyciągać piłkę z siatki. Gola po rzucie rożnym zdobył Mateusz Michoń. Gospodarze raz za razem groźnie atakowali. Kolejna składna akcja lewą flanką. Patryk Mróz zagrywa piłkę na głowę niepilnowanego Damiana Lubery, a ten podwyższa prowadzenie. Przed tygodniem goście napsuli krwi wiceliderowi. Teraz byli jednak tylko tłem dla Wolani. Jeszcze przed przerwą piłkarze trenera Tomasza Juszczyka mogli pokusić się o trzeciego gola. Szansę miał Filip Kozdrój, jednak Jan Larysz nie dał się pokonać. W końcówce do głosu dwukrotnie doszli też goście. Sebastian Stróżyk zdecydował się na strzał z dystansu. Mimo rykoszetu Michał Boruch stanął na wysokości zadania. W czasie doliczonym ponownie Stróżyk. Tym razem sytuacja wydawała się prostsza dla strzelca, ale piłkarz gości zawiódł na całej linii. Na początku drugiej połowy sprawy w swoje ręce próbował wziąć Michał Ślaski. Boruch, choć na raty, to skutecznie wywiązał się ze swoich obowiązków. Dalej atakowali już tylko miejscowi. W tej sytuacji strzelał Damian Lubera,
Następnie Filip Kozdrój i choć piłka do bramki wpadła, to mieliśmy spalonego. Kibice Wolani byli jednak przekonani, że kolejna bramka jest tylko kwestią czasu. Tu efektownie uderzał Mateusz Prokop. Gospodarze mieli rzut rożny, po którym piłka kolejny raz do siatki wpadła, ale ponownie nie została uznana. Według sędziego spalił Tomasz Tragarz. Następny rzut rożny i znów pełne ręce roboty miał Jan Larysz. Wreszcie w 78 minucie piłkarze Tomasza Juszczyka przeprowadzili skuteczną akcję. Chłopek do Rębacza, ten z kolei do Stolarza. Sytuację próbował ratować Wasyl, ale nie był w stanie przeciąć tego podania i Stolarz zdobył jedną z łatwiejszych bramek w tym sezonie. Wynik meczu powinien być jeszcze wyższy, ale nie wiedzieć czemu Rębacz, który doskonale odebrał piłkę rywalowi, nie zdecydował się wystawić piłki któremuś z kolegów i szansę zaprzepaścił. Wolania w pełni zasłużenie pokonuje Beniaminka na własnym stadionie. Radziszewianie po tym meczu mogą się cieszyć wyłącznie z faktu, że porażki doznała również Kalwarianka i wciąż mają nad nią 3 punkty przewagi. W Jawiszowicach mecz kończący 24. kolejkę. LKS mierzył się z okocimskim Brzesko. W tabeli zespoły dzieliła przepaść. Gospodarze na miejscu trzecim, goście na 17. Spotkanie rozpoczynali piwosze, ale faworyt od razu pokazał, że taryfy ulgowej dla młodego zespołu mieć nie będzie. Kibice LKS-u szybko cieszyli się z pierwszego gola. Dośrodkowanie Dawida Hałata na bramkę zamienił Kamil Karcz. 6 minut później ten sam zawodnik dołożył asystę. Gola zdobył Przemysław Pitry i gołym okiem widoczna była różnica klas, która dzieliła obydwa zespoły. Sam Pitry był bliski kolejnego trafienia po rzucie rożnym, gdy trafił w poprzeczkę. Okocimski na ile potrafił, na tyle starał się odgryzać. Dynamiczna akcja Zakarei, po której celny strzał na bramkę oddał Mateusz Cięciwa. Gospodarze grali widowiskowo i z polotem, ale czasem zdarzało im się też pomylić dyscypliny. Przykładem Krystian Dziedzic. W 39. minucie błąd przydarzył się również Hamelce, który zagrał piłkę prosto pod nogi rywala. Na jego szczęście Kubala nie zdołał prezentu wykorzystać. W tej sytuacji swojego drugiego gola mógł strzelić Kamil Karcz, ale do szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów. Niewykorzystane okazje gospodarzy zemściły się w końcówce pierwszej części. Kontaktową bramkę po dośrodkowaniu Cięciwy zdobył Marcel Kubala i goście na przerwę schodzili w nieco lepszych nastrojach. W kolejnej odsłonie scenariusz meczu niewiele się różnił. LKS był groźniejszy, co udokumentował golem. Ładną bramkę na 3-1 strzelił Krystian Dziedzic, rehabilitując się tym samym za pudło z pierwszej połowy. Prowadzenie powinien podwyższyć Kamil Karcz, ale nie zdołał wygrać pojedynku z Miłoszem Żmudzkim. Postawa Okocimskiego mogła się jednak podobać, bo goście nie zamierzali się tylko bronić. Tu z dystansu ładnie uderzył Zakareja. Następnie podobnie spróbował w swoim pierwszym kontakcie z piłką Dominik Grochot. W obu przypadkach na przeszkodzie stawał jednak Arcjom Hamelka. Nadzieje na korzystne rozstrzygnięcie goście stracili w 72. minucie, gdy bramkę na 4-1 strzelił Dawid Hałat. Miłosz Żmudzki był bliski obronienia tego strzału, ale finalnie piłka wpadła do bramki. Chwilę później kolejna składna akcja lewą stroną. Karcz do Hałata, ale tym razem kapitan gości musiał uznać wyższość Miłosza Żmudzkiego. Rozmiary porażki Okocimskiemu pomógł nieco zmniejszyć arbiter, który uznał, że faulującym w tej sytuacji był Andrzej Archipał i wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Mateusz Cięciwa i pewnie wykonał 11, myląc zupełnie bramkarza gospodarzy. Trzeba przyznać, że Okocimski miał w tym meczu dużo szczęścia. W doliczonym czasie gry kolejna poprzeczka, tym razem po strzale Filipa Iwańskiego. Zwycięstwo LKS-u Jawiszowice mogło być bardziej okazalsze, ale kibice i tak byli zadowoleni. Okocimski do Brzeska wraca bez punktów, choć też z podniesioną głową. Komplet wyników prezentuje się następująco. 24. kolejka w zdecydowanej części należała do gospodarzy, którzy wygrali 6 z 8 spotkań. Faworyci nie zawiedli i zgodnie z przewidywaniami wygrali swoje mecze. Najwięcej, bo aż 6 bramek padło w Jawiszowicach. Łącznie kibice oglądali 24 gole. W tabeli przetasowania wyłącznie w środkowej strefie. Awans notują zespoły Wolani, Unii, Glinika oraz Beskidu, który dopisał 3 punkty za walkover ze Słomniczanką. Przypominam, że kolejna dawka czwartoligowych emocji czeka Was już jutro. 3 maja rozegrane zostaną wszystkie mecze 25. kolejki, a wśród nich hitowe starcie w Skawinie. Lider z Jaśkowic podejmie wicelidera z Niecieczy. Kibiców zapraszamy na stadiony oraz na kanał YouTube, bo z hitowego starcia szykujemy dla Was transmisję.
Na dziś to już koniec. Zapraszam na kolejny odcinek, który premierę będzie mieć prawdopodobnie w piątek. Do usłyszenia!